Siemanko, z tej strony Marcin Malczyński. Słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać troszeczkę na temat tego, jak wygląda zarabianie na YouTubie, ile zarabiają YouTuberzy na moim przykładzie, jakie są jeszcze inne możliwości zarobku na YouTube poza wyświetleniami reklam i o tym, czy zarabianie na YouTubie, czy to całe sprzedawanie się jest złe, czy dobre, więc tak naprawdę zapraszam Was teraz do wysłuchania tego, co mam na ten temat do powiedzenia. Na sam początek pokażę Wam tutaj moje zarobki. Mój kanał jest, założyłem go w bodajże 2007 roku, wcześniej było na nim kilka gameplay z League of Legends, zarobki były równe zero. Potem tak naprawdę równo rok temu zacząłem nagrywać, tak jak to widzicie teraz, były to vlogi, jakieś takie śmieszne filmiki i w ciągu 7 miesięcy, tu tego nie ma, bo dołączyłem do partnerstwa i YouTube to wykasował, w ciągu 7 miesięcy udało mi się uzbierać 60 zł bodajże, ale po prostu włączyłem sobie tą monetaryzację, dlatego że tam myślałem, że da się uzbierać na jakiegoś Paysafe Card, a tam gdzieś w międzyczasie i tak dalej. Oczywiście moim głównym celem nie był zarobek, tylko jakby przekazywanie swojego poczucia humoru ludziom i jakby to stało się moją pasją. Więc no, mówię. Poza tym, że z AdSense'a bodajże można wybierać pieniądze dopiero od $75, to jest około 300 zł. Tak jakby ktoś miał wątpliwości, że zacząłem dla pieniędzy nagrywać od razu. Nie. I tutaj widzicie zarobki przez prawie pół roku moje. Jest to łącznie 5830 zł w zaokrągleniu, z czego i tak już połowę zabrał YouTube. Jeszcze odliczając tam 8% podatku. No i mniej więcej tak to wygląda. Tutaj widzicie te cyfry. Nie są one jakieś oszałamiająco duże, ale faktycznie w wakacje, jakby wtedy, kiedy mój kanał tak pstryk wybił się nagle, tak to zaczęło wyglądać. No i co? No i fajnie, no każdy jakby... Uważam, że zarabianie na swojej pasji, jeżeli to jest najpierw pasja, a potem jakby staje się jakimś źródłem dochodów, jest jak najbardziej w porządku. No bo nie oszukujmy się przez... No wiem, że niektórzy latami nagrywają i nie włączają monetaryzacji nawet, ale jeżeli... No serio, ja miałem pod filmikami 200-300 wyświetleń, no i tam co 7 miesięcy udało się zarobić ileś tam... Głównie dzięki dwóm wiralowym filmikom na Statistiku udało się zarobić mi no, tam 60 zł, wow. No i dobra. Oprócz tego, że można zarabiać na reklamach, może ja wam wytłumaczę, jak wygląda system zarabiania na reklamach. To nie jest tak, że ktoś powiedział, że za milion wyświetleń jest tam 1000 zł. Nie, to w ogóle tak nie wygląda. Chodzi o to, że jest coś takiego jak CPM, czyli cost per miles. Miles tam z łaciny to jest bodajże 1000, więc to jest koszt za 1000 reklam. I teraz jak reklamodawca chce sobie zapłacić za reklamę ileś tam pieniędzy, to tyle płaci i potem my tyle dostajemy właśnie za tą kampanię, za wyświetlenie jego reklamy. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że są reklamy tak, są reklamy przed filmem, które można pominąć, są reklamy przed filmem, których nie można pominąć, krótkie, i są reklamy przed filmem, których nie można pominąć, długie do 30 sekund, oraz te displayowe, które wy widzicie, zawsze ten taki prostokącik na dole. Zapewne jak się domyślacie, różne typy reklam różnie kosztują, tak, to prawda, różne typy reklam różnie kosztują, różne pieniądze się z nich dostaje, plus to, że są też różne reklamy. I teraz, jeżeli ktoś zażyczy sobie, żeby jego reklama, za jego reklamę było wypłacane za 1000 wyświetleń 5 zł. A ktoś zażyczy sobie, żeby za jego reklamę za 1000 wyświetleń było płacone 30 groszy. Teraz zobaczcie. Każdy z Was ma swoje własne pliki cookies, tak zwane ciasteczka w komputerze, i one Was śledzą, po jakich stronach chodzicie, czego szukacie. I teraz jeżeli ktoś będzie chodził po stronach i szukał wycieczki gdzieś tam na Malediwy, to zostanie mu wyświetlona pod moim filmikiem reklama jakiejś tam biura podróży. A ktoś, kto chodzi po stronach dla sportowców, może mu się wyświetlić strona reklama butów. I teraz zobaczcie, ktoś, kto wyświetla, komu się wyświetla ta reklama butów, która kosztuje 30 groszy, a ktoś, komu wyświetla się ta reklama biura podróży, która kosztuje tam 5 zł za 1000 wyświetleń. I teraz zobaczcie, ile różnych osób przechodzi przez różne strony i każdemu z nich naprawdę może wyświetlić się różna reklama. I to też reklamy nie wyświetlają się zawsze. Więc to jest naprawdę zależne tylko i wyłącznie od tego, kto na jakie strony wchodzi, jaki użytkownik do Was wejdzie, jaka reklama zostanie mu przedstawiona
To tak jakbyś poszedł do sklepu i sobie na przykład wybrał 1000 różnych, znaczy 1000 produktów, każdy z nich byłby różny. I tak naprawdę wygląda ten CPM. Potem jakby średnią się z tego wyciąga. I tak to właśnie wygląda. Więc mitem jest to, że za 1000 wyświetleń dostaje się 2 zł, że za 1000000 wyświetleń dostaje się 1000 zł, bo to zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych ludzi, którzy wchodzą do was na kanał, oglądają wasz film i tak dalej, i tak dalej. Od kliknięć, od wyświetleń. Tak to mniej więcej wygląda. Oprócz tego, teraz przejdziemy do dalszej części. Jakie są inne opcje zarobku na YouTube? Ano takie, że można mieć tak zwanego deala, czyli można dogadać się z jakąś firmą, być na przykład twarzą jakiegoś produktu, niekoniecznie na swoim kanale, albo zareklamować jakiś produkt u siebie na kanale, tak zwany product placement zrobić, mniej lub bardziej jakby jawny, czyli na przykład ja mam tutaj jakiś tam ketchup i opowiadam o tym, robię recenzję ketchupu i to jest taki naprawdę jawny product placement, że wy widzicie, że to jest recenzja, że zapewne wziąłem za to pieniądze. Ewentualnie mógłbym ten ketchup postawić gdzieś tam w tle, on by sobie leżał. I to by było takie skryte bardziej product placement, to jest coś, co robi, abstrahuje, oni jakby nigdy nie mówią o tym, że coś jest ich produktem, że oni coś reklamują. Tak jak na przykład było z tym Citroenem, że jak gdyby mi ktoś nie powiedział, że to jest product placement, to bym się nie zorientował w życiu. Tylko czy takie jakby product placement ma sens jakby od strony kolesia, który płaci za reklamę, że ludzie nie wiedzą, że to jest reklama? No nie wiem. Nie to oceniać. Jakby oprócz tego są jeszcze reflinki, czyli linki, dzięki którym tam youtuberzy są dogadani z jakimiś deweloperami i ludzie rejestrują się do gry czy na jakieś portale i oni z tego tytułu mają jakieś tam przychody i to jest okej. I teraz jakby są różne jakby metody płatności, w sensie, bo można dostać za reklamę, za zareklamowanie czegoś, można dostać pieniądze. Ale równie dobrze można dostać, i to jest coś, co na większość początkujących youtuberów, którzy mają swoje pierwsze deale, można dostać jakiś produkt. Czyli występuje na przykład w takiej bluzie, dostaje w zamian tą bluzę. Okej. Występuje w bluzie, dostaje za to pieniądze. I bluzę, na przykład. No i to jest jak najbardziej w porządku. Teraz może przejdźmy do jakby finalnej części tego, czyli tej najważniejszej według mnie. Czy zarabianie na YouTube jest dobre, czy nie? Jak wygląda ten cały proces sprzedawania się w moim przypadku? Ano tak, że jak mówiłem, przez kilka dobrych miesięcy, 7 czy 8, moje przychody były praktycznie zerowe. Mimo to wkładałem w filmy bardzo dużo pracy, to była moja pasja, dalej jest moją pasją przede wszystkim, bo mam takie podejście, że jeżeli coś mnie nie cieszy, to nawet jeżeli miałbym za to dostawać nie wiadomo jakieś pieniądze, nie wiadomo jakie pieniądze, jakie kwoty, to nie będę tego robił, bo takie mam podejście do wszystkiego, że jeżeli czegoś mi się nie chce robić, do czegoś muszę się zmuszać, to wolę to olać niż dostać za to hajs. No sorry, tak jest. Taka jest prawda. I teraz patrzcie. Jeżeli ktoś ma jakąś pasję, gra w gry, przekazuje ludziom swoje poczucie humoru i tak dalej, i ludzie chcą to oglądać. I ludzie oglądają to faktycznie przez długi okres czasu. Jest to przede wszystkim jego pasja. I nagle ktoś chce mu zaproponować zarobek w zamian za to, że na przykład umieści jakiś produkt u siebie, w zamian za to, że będzie twarzą jakiejś kampanii, w zamian za to, że po prostu podoba mu się to, co robi ten człowiek i chce jakby, żeby miał z tego jakieś profity. Przy czym dalej zostaje tak naturalny i prawdziwy jak wcześniej. Ale kto normalny nie chciałby, żeby jego pasja, coś co kocha robić, coś co bardzo lubi robić, stało się jego pracą. W sensie, no... Ja pamiętam, jak to było, jak pracowałem po 8, po 10 godzin na budowie codziennie przez dobre kilka miesięcy. I naprawdę ktoś... Bo to była moja pierwsza praca i ktoś, kogo pierwszą pracą jest to, dobrze wie, jak to jest wracać do domu po 8-10 godzinach pracy, po prostu nie mieć na cokolwiek siły, że ta praca cię tak naprawdę zabija, wykańcza cię i sprawia, że masz ochotę po prostu jedyne co zrobić, to usiąść przed telewizorem i albo zjeść i spać. I kto normalny
nie chciałby, żeby jego pasja stała się jego pracą, żeby coś, co napędza go tak naprawdę, stało się jego jakby źródłem dochodów. Może nie głównym, ale zawsze, jakimś, nie wiem. No nie oszukujmy się, jeżeli to na przykład jakieś lokowanie produktu nie jest sprzeczne z tym, co uważasz, na przykład potępiasz jakby zabijanie zwierząt i jakby robienie z nich futer, wiecie, nie? No to jeżeli wtedy reklamowałbyś coś takiego, no to to jest słabe, tak? Jestem przeciwko, wtedy pieniądze jakby wychodzą jakby na piedestał i twoje zasady gdzieś tam zostają w tyle. No to jest słabe dla mnie. A jeżeli coś, naprawdę uważasz, że coś jest fajnego, coś dobrze wygląda, coś co poleciłbyś swoim widzom i jest to jakby okej w związku z twoimi zasadami moralnymi, to nie widzę żadnego przeciwieństwa, żeby tego nie zrobić. No umówmy się, ale jeżeli to jest przede wszystkim pasja i zaczynasz zarabiać na te pieniądze, okej. Jeżeli jakiś przedmiot naprawdę wydaje ci się, że byłby przydatny, byłby, nie wiem, korzystny dla twojej grupy odbiorców i przedstawiasz go w swój sposób, który nie jest jakby nachalnym, po prostu wciskaniem wam, wiecie, kup ten ketchup, bo kurwa nie przeżyjesz bez niego, o ten ketchup to jest życie. To jest życie. Kup go. Nie, no to jeżeli to nie jest coś takiego, to uważam, że jak najbardziej jest to spoko. Więc moi drodzy, nie spinajcie się o to, że ktoś zarabia na swojej pasji, ale naprawdę popieram wyłączenia adblocka na stronach przynajmniej youtuberów, których lubicie, których oglądacie, bo no umówmy się, wasi rodzice dostają pieniądze za swoją pracę, także jeżeli dla kogoś YouTube już stał się pracą, robi to rzetelnie, sumiennie i nie jest to sprzeczne z tym, co powiedziałem wcześniej, dlaczego mielibyście zebrać pieniądze, które moglibyście mu przekazać? Jeżeli lubicie to oglądać, przede wszystkim jeżeli lubicie to oglądać, jeżeli sprawia wam to radość, jeżeli kibicujecie temu komuś, to dlaczego chociażby na jego stronie nie mielibyście wyłączyć adblocka? Polska jest podobno drugim krajem na świecie, po chyba Grecji, pod względem aktywnych użytkowników adblocka. Także mam nadzieję, że tym, co właśnie powiedziałem, otworzyłem niektórym ludziom oczy, że teraz nie będą postrzegali tego jako sprzedawanie się, coś co ich oburza, coś co jest niedopuszczalne, tylko że faktycznie jeżeli ktoś sprawia wam radość tym, co oglądacie, jeżeli komuś kibicujecie, jeżeli widzicie, że ktoś wkłada w to masę pracy, że może faktycznie należy mu się jakiś profit od ciebie, tak? Także z tą myślą was zostawiam, napiszcie mi, co sądzicie o tym na Facebooku, na grupie, w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, cześć! Do it! Just do it! Yes you can! Just do it!